witam w kolejnym live'ie na moim kanale. Gramy obecnie w OMSI 2, jedziemy manem NL, no i niestety tutaj mam pecha, bo dalej nie pamiętam jego nazwy. W każdym razie pokażę go wam, to kto się zna, to będzie wiedział, co to jest za autobus. Jedziemy po linii numer 3, startujemy z przystanku Chrzanów Fablok pod szkołą. Na Fabloku jedziemy na dworzec ZKKM, pojawił się akurat pasażer kolejny. Dobra, pan pasażer nie chciał biletu. Ok, uznałem, że dawno nim nie jeździłem, więc dlaczego by nie sobie nim teraz tutaj nie pojechać. I generalnie dlatego nim teraz jadę, bo tak mi się jakoś zachciało, żeby jechać. Mam taki stary jeszcze. W ogóle skoro tu stoimy, mam 8 minut, to pokażę coś, czego nie umiałem kiedyś w ogóle zrobić i się teraz nauczyłem. Generalnie chodzi o to, że raz zmienimy tę kierownicę i zróbmy sobie tutaj ten, to przekręcamy i wtedy możemy tą rampę, która tu jest, opuścić. Ja wam to pokażę. To przekręcamy, to jest takie jakby zwolnienie tych dwóch przycisków, w sensie tej rampy, żeby ona działała. Czekajcie, bo mi tutaj klimatyzacja coś słabo grzeje, trochę to zwiększmy. Niech tu podrośnie temperatura, dobra. To się wciska i ta rampa wtedy idzie w dół. To ja wam to pokażę z zewnętrznej kamery. To ją sobie tu ustawmy. O, tak. No i teraz ja wcisnę to. I to jest połowa. Teraz trzeba wcisnąć to drugi raz. I idzie to w dół. Kładzie się to na ziemię, teraz tu osoba na wózku sobie na to wjeżdża i wciskamy w górę. No i to całe się tam chowa do środka. My to zamykamy, żeby ta rampa się już nie ruszyła. Co to tak słabo grzeje? Ogrzeje się ten autobus. Grzeje się on czy nie? Otwierałem ja tu jakieś okna? Bo chyba tak. Niech są otwarte. Trudno. Utrzymamy tę temperaturę trochę. Mamy 6 minut do odjazdu. Dajmy na zero tę kierownicę, w sensie na środek. Co ja gadam? Na zero. Na środek ją dajmy. Dobra, przyspieszymy sobie czas, aby tutaj nie stać i nie czekać. Dajmy 12.00, zostanie nam niecała minuta. Może zmienimy sobie warunki pogodowe. Zobaczymy, jak ta mapa wygląda na takim wyglądzie. Gdzie jest? Czekajcie, to jest to? Nie to. Chwileczkę. Ogromne opady śniegu. O, właśnie to. Teraz może zlagować. I to ostro. Od razu temperatura 13. Dobra, zamykamy wszystkie okna, które otworzyłem. Czekajcie, bo ją muszę zlokalizować. Tu otworzyłem. Czekajcie, to jest zamknięte. To jest zamknięte. To jest zamknięte. Swoje mam otwarte, ale to zaraz zamknę. Dobra, tyle. Mamy zaraz odjazd. Poczekajcie. Tak, temperatura jest na full, to jest na full. My mamy odjazd, więc zamykam drzwi. I możemy odjeżdżać. Zobaczymy, jak moja mapa. Co prawda tutaj ten cały, ta tekstura tutaj się nie zmieni i będzie ona dalej czarna, taka jak jest oryginalnie. No trudno. Nic z tego powodu złego się nie stanie, ale jest ograniczona widoczność. Możemy jeszcze sobie palić wycieraczki na tryb szybki. Tu też taka czarna tekstura, no ale trudno. Myślę, że klimatu mega jakoś to nie psuje. Teraz jest mega ograniczona widoczność.
Wszystko wygląda całkowicie inaczej. Moje okno tylko zamknę. Okej. Będziemy się ślizgać i tak dalej. Dlatego ja nawet dostosowuję swoją prędkość już tutaj pod warunki. Trochę mi się na środek wyjechało. Czekajcie, zjadę na prawo bardziej. Dobra, i tak widzę, że jadę przed czasem, także jest nieźle, że jademy przed czasem. No, prędkość trzeba tutaj odpowiednio dostosować, bo... bo się można nieźle przejechać. Poczekajcie, za moment do was wrócę, za momencik dosłownie będę. Wróciłem. Możemy jechać dalej. Chwileczkę. Dobra, jest 0-0, możemy odjeżdżać. Jest ciężko ten drugi przycisk od drzwi wcisnąć. Halo, czemu się? Zróbmy to tak. Zamknąć te drzwi. Dobra, jedziemy. Właśnie, nie przełączyłem. Linia numer 3, kierunek. Chrzanów, dworzec ZKKM. Następny przystanek, Chrzanów, PKP. Następny przystanek, Chrzanów, Podwale. No, mapa wygląda fajnie. Dobra, tu będziemy skręcać w prawo. Ja tu zrobię pewien taki manewr sobie, że wjadę trochę na przeciwny pas, ale teraz, że kiepsko widać, muszę podjechać tutaj bardzo blisko i bardzo teraz zwolnić. Ale jestem nieprzyzwyczajony, że to lusterko jest tak nisko i ciągle patrzę tam w górę. Dobra, zawracamy, znaczy skręcamy sobie tutaj tak, żeby sobie ułatwić sprawę w tym śniegu. Gdzieś straż jedzie. A, za nami. To może troszkę zwiększymy prędkość, żeby tutaj, no, ona mogła sobie jechać też. Przejedźmy. Zobaczmy, gdzie ona pojedzie, jeśli ja ją tam dostrzegę gdzieś z tyłu. I to nie wyhamuje przed tobą. Czekajcie, zróbmy to na kamerze zewnętrznej. Jedzie ona tam za nami. Nie wiem, nie widzę tam nic. I don't know. Nie skręcaj czasem, żeby cię nawet nie korciło.
więcej nawet nie jadę. Widzę, że trzeba hamować. No, żądanie ludzie dali. To jest ta lampka. To oznacza, że jest przystanek na żądanie. Dobra. Ja mam zapiekanki, to pozwólcie, że sobie zjem. Okej, myślałem, że to czerwone będzie dłużej. W sumie tak głośno to ugryzłem, że uznałem, że wyłączę mikrofon, żeby wam nie przeszkadzać. Jesteśmy lekko opóźnieni, ale ludzie raczej to wybaczą. Nie wiem, wysiadł sobie tam ktoś z tyłu? Czy nie? Chyba wysiadł. Dobra, jedziemy. Takiego mana to my chyba nawet nie mieliśmy w ZKKM-ie. Także jest to trochę sprzeczność z tym, co jest w rzeczywistości. Tu dodatkowe ogrzewanie, czy tam piec, jak to nazywają kierowcy, których tam sobie oglądałem trochę, żeby się trochę dowiedzieć o niektórych, o innych autobusach, bo o Solarisach wiem wystarczająco, a o innych autobusach to się trochę przynajmniej dzięki nim dowiedzieć mogłem. Chociaż i tak dużo wiedziałem z tych innych autobusów, to nie było tak, że ja nic z nich totalnie nie wiem też, bo swoje tam wiem. Jakąś tam w miarę obsługę ich ogarniam. Ale ten przegub tam po prostu skrzypi. Masakra. To sobie zapalimy, bo tutaj na tym rondzie może być to problem, żeby przejechać bez aktywowania tego. W sensie, no wiecie, o co mi chodzi. No i oczywiście nam gościu w tyłek wjechał. Niestety tak to rondo póki co działa. Lepiej działać póki co nie będzie. I raczej nigdy nie będzie, tak zakładam. Kurczę, aleś ten autobus trzęsie, masakra jakaś. Dobra, drzwi się im tam otwierają. Spóźnienie 1,5 minuty mamy na ten przystanek. Dobra, do następnego mamy 27 minut. Dobra, pozamykały się, pozamykały. To zrobimy tak, zjedziemy sobie tu na bok, zmienimy sobie road na 01. No, aktywuj. Jedziemy na Fablok. Staniemy sobie tutaj z boku. W tym miejscu. Nie mam pojęcia, jak zrobić, żeby ta tekstura też była śnieżna. Więc prawdopodobnie zostanie to tak, jak jest. Nie mam po prostu pojęcia, jak to zrobić inaczej. Teraz mamy przerwę, ja sobie trochę pojem. Jak zjem, to jedziemy dalej. Tu podobno jest rampa, ja to sprawdzę, tylko z wyłączonym mikrofonem, ale sprawdzimy to, jak to tutaj ma działać, niby.
Okej, mam inny pomysł. Temperatura trochę za bardzo wzrasta. To otwórzmy sobie drzwi, chociaż w sumie to jest głupie, bo sami się oziębimy, że tak to nazwę. To otwórzmy te drzwi. Niech sobie postoją otwarte, a potem się to zamknie. No, otworzyć się. No i dobra. Mogą być i tak. Niech ta temperatura się trochę ogarnie i nie rośnie aż tak. Dobra, to wyłączymy może od razu tę klimę na chwilę. Jakby ktoś trafił i potrafił powiedzieć, co to może być. Chyba, że to będzie od gaśnicy, bo tu jest chyba gaśnica. Poczekajcie. Tak, tam jest gaśnica. Stąd można to zobaczyć. Może chodzi o tą gaśnicę. Nie wiem, jak jest ktoś, kto ogarnia, to niech się wypowie. Dziwna czarna plama. Ciekawe. Praktycznie skończyłem, więc możemy w sumie przewijać czas. Powiedzmy na tyle. Thank you.
trochę sobie wycofałem, żeby nie musieć myszką ruszać, żebym mógł sobie zjeść, to sobie ułatwiłem trzecią osobą, żebym nie musiał tu i tam patrzeć, tylko żebym widział od razu tak, co robię, wiecie. No to sobie ułatwiłem. Trochę ta temperatura tu już się za wysoka robi. Dlatego szybko ją zbijemy. Dobra, wystarczy. Dobra. Nie każmy tym ludziom już tam stać. Tylko już tam jedźmy. Dobry, ale ja podjeżdżam tutaj, a nie tam. Witamy. Zamknę te drzwi i będę patrzył. Jak ktoś przyjdzie, to mu otworzę. O, właśnie macie tutaj kolizję. No niestety zdarza się, że się tutaj auta, jak widzicie, zderzają. No nic, trzeba po prostu uważać. Ten już robi trzecie kółko. Dobry gostek. Nie wie, gdzie jechać. Hehe. No to już czwarte robi. Piąte kółko. Znowu się zderzył, teraz pewnie też się zderzy. Ten gościu jest bardzo niezdecydowany. Gościu, weź już zjedź z tego ronda. Co za typ. No ja nie wierzę. Już ten pewnie prędzej zjedzie od tego. No właśnie. Ten to jakiś nieogar chyba. Szkoda, że nie można nad nim kontroli przejąć, nim po prostu zjechać. Dobra, mamy odjazd, więc odjeżdżamy. Linia numer 3. Kierunek Chrzanów Fablok. Następny przystanek Chrzanów Śródmieście. Jeszcze w lusterku popatrzymy, czy gościu zjechał. Ale widzę, że nie. Dalej tam obok rajduje. W sensie nie obok, tylko po tym rondzie. Ten gościu powinien dostać mandat, bo tu jest droga, po której nie wolno jeździć. Halo, nie każę ci hamować, tylko jedź do przodu. Dziękować. Thank you.
Hallo. Einen Einzelfahrschein, bitte. Danke. Akurat pomyślałem o tym tekście, co ona powiedziała i akurat go powiedziała ona. No to niezły timing mam. Dobra, zmieniamy zapowiedź. Następny przystanek, Chrzanów, ZUS. Nie dziwcie się, nasz następny przystanek to jest Chrzanów ZUS. Nie Chrzanów Park. Po prostu w tym autobusie nie mam zaktualizowanego pliku HOV. Mam go tylko w Solarisie i w Sorze. Dlatego już teraz ten przystanek pomijam. No jeszcze tylko w tym pliku HOV mam to niezmienione. Ale to wystarczy go tylko przenieść, ten plik HOV. Czekajcie, bo zaraz tutaj wpadniemy w poślizg, co już zresztą się właśnie stało. Ale dobra, dajemy radę. Tam w prawo do mnie by można pojechać, jakby ktoś chciał. Ale mojego domu na tej mapie nie ma. Także mojego domu póki co nie zobaczycie. Maybe someday, ale nie dzisiaj. Ani nie w najbliższym czasie. Dobra, nie wiem jak tam stanąłem, czy na linii, czy przed linią. Nieważne. Nie widać ich, to nikt się nie uczepi. Oj, 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 ale mnie coś ciągnie. Wow, wow, wow. Dobra, spokojnie, autobusie, spokojnie. Wróć. Hallo. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Tak, danke. Proszę bardzo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Masz kopię to, proszę bardzo. Dobra, zamykamy. Następny przystanek. Chrzanów Sienna. Jedziemy dalej. Chyba ASR zaczął działać, tak? Tak. Mam tam jakiś chyba antypoślizgowy, jest to system czy coś tam. Nie pamiętam. Ciekawie jest sobie pojeździć po tym mieście, jak jest taka pogoda jak teraz obecnie. O, na żądanie. Trochę za szybko weszłem w ten zakręt, ale nic się nie stało. Kiedyś tu, jak jakiś matoł tutaj zablokował całą drogę, to objeżdżałem to nawet naokoło. Bo tu jest wszystko jedno, gdzie się pojedzie, byle dojechać. To prawda, autobus z AI by poczekał, bo on ma trasę wyznaczoną tędy, więc on by jechał tędy. Ale ja, jako że jestem myślący, w przeciwieństwie do tego komputera, bo on tu specjalnie nie myśli, to sobie objechałem naokoło, żeby nie tracić czasu, aż ten jakiś tam matoł się ruszy, bo już tam
Stał i stała, się w końcu wkurzyłem, wyłączyłem ten kierunkowskaz i pojechałem. Żeby nie stać tutaj przez pół godziny, aż on łaskawie zdecyduje się pojechać. Trzęsam się na tych kostkach tutaj jak prawdziwe autobusy. Dobra, następny przystanek Szanów Fablok, przystanek końcowy. Będziemy kończyć, mamy minutę opóźnienia. Raczej nikt nie będzie obrażony, a żółte naprawdę. Panie policjancie, weź pan mnie przepuść. No ale stoimy. Nic nie poradzi. Nic nie poradzimy. Że jest czerwone. Tu w oryginale ten sklep to Netto. Tu jest normalnie parking, tu teraz jest zasypany śniegiem. Tu oryginalnie mamy Netto. Śmiesznie ta mapa od dołu wygląda. Ale że Netto nie mam, no to stoi jakiś sklep z gry, który jest w niej oryginalnie. Myślę, że na Fabloku zakończymy, bo nie będzie chyba sensu jechać z powrotem. Bo trochę zrobiłem to tak na opak, że tak to określę. Zmieniać to światło, bo mi się już tu czekać nie chce. Dobra, jedziemy, bo zanim on się i tak rozpędzi ten autobus, to... Tu jeszcze się Sienna wyświetla, nie? Dobra, teraz robimy triki. Pojedziemy sobie tak, aby sobie ułatwić. Nie pstrykaj mi tam, nie wiem jak to się nazywa, nawet sobie sprawdzę zaraz, co to mi tam tak pstryka, bo ja tego nie wiem jak się to nazywa, co to jest. A, ABS, dobra. No, ludzie, specjalnie przestaję gazować, żeby wam tam nie dogadzać, a wy co? Tak się wkurzacie, no ja pierdolę. Ale nie, dobra, bo to nie jest kontrolka od tych światł. Dobra. Już wydawało mi się, że kontrolka nie działa, ale ja mam inne światła odpalone. To nieważne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale też fajnie jest sobie pojeździć takim autobusem, który już pewnie nigdzie nie jeździ, nawet jako taki, że jakaś tam prywatna osoba go ma. Chociaż może gdzieś tam w Niemczech ktoś go ma. Takiego starego. Albo tego w wersji przegubowej, albo tego w wersji jednoczłonowej. W sumie to chętnie bym się takim przejechał. Nawet jako pasażer, ale bym się chętnie nim przejechał. Dobra, bo tu się zbliżamy do skrzyżowań, a te skrzyżowania są... Jakie są? No, panie. Nie będę trąbił, bo to nie ma sensu, bo ruchu AI tak nie nauczę niczego. Ruch AI się niestety niczego nie nauczy. Tu trzeba na to nie wjeżdżać, bo to jest chodnik. Tu w ogóle tędy autobusy powinny wjeżdżać, nie na odwrót. Nie mamy opóźnienia? Prawie żadne. To jest dobry wynik, jak prawie żadne. Dobra, zatrzymajmy się tu, żeby już to opóźnienie się zresetowało. Znaczy, żeby już po prostu nie nabijało się go, wow, żeby się go więcej nie nabijało. Wysiądą tu, nic im nie będzie. Pójdą sobie gdzieś tam. Dobra, zostawiamy to, my nie jedziemy już na Fabloku. Także ja sobie zjadę, nie wiem gdzie.
zjadę sobie na bok. Zmieniaj się na MBT. Dobra. Jedziemy, niech ludzie zobaczą, że autobus się zmienia i że przyjedzie tutaj ruch AI. A ja póki co kończę swoją pracę, ja sobie zjadę tu na bok. Pod tego gostka. Nie zasłaniam tam ruchowi AI. Nie zasłaniam. Przeciśnie się bez problemu. Neutralny, zaciągamy. Dobra. To teraz tak, to mam, wycieraczki zgasić, stoją, stoją, super, to jest w ogóle co? A nie wiem. Wait. Gasimy silnik, tym oto przyciskiem, gasimy światła przednie, no i wyciągamy go, to się elektryka wyłącza. Sobie teraz możemy wyjść. A, chwila. Otwórzmy je na maksa. Możemy sobie wysiąść. Tu zamykamy, niech się zamkną. Ok, autobus zamknięty. Kluczyk co prawda zostaje w stacyjce, ale to OMSI, nikt go tu nie ukradnie. I tym widokiem tego mana w śnieżnej scenerii obok mojej szkoły. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się, do usłyszenia na kolejnych live'ach. Jutro będzie Heavy Rain, tak przynajmniej mam nadzieję, że... Chociaż nie, no jutro na stówę nagram Heavy Raina i wrzucę na kanał. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!